Marcin Krzywicki, dzień dobry. W kolejnej debacie uniwersyteckiej witamy wspólnie ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziś temat naszej rozmowy: adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Są z nami zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy takiej adopcji. I witam tak zwanych zwolenników, państwo Emilia Bąk i pan Patryk Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I są z nami także przeciwnicy, pani Aleksandra Betka, pan Karol Warchoł oraz Kamil Grycen. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni państwo, temat niezwykle delikatny, drażliwy, również myślę społecznie mocno polaryzujący. Zacznijmy w ogóle od tego, czy w przestrzeni medialnej, publicznej to jest temat tabu w polskiej przestrzeni. Pani Aleksandro. Moim zdaniem, pomimo tego, że wciąż dużo rozmawiamy o różnym sposobie patrzenia na świat i mamy XXI wiek, to jest jednak temat tabu w wielu rodzinach. Ludzie wciąż w sposób specyficzny patrzą na ludzi, którzy mają odmienną orientację seksualną i na rodziny, które są w jakiś sposób biologicznie naruszone, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dobrze, to teraz pani Emilia, czy się zgadza z tymi słowami, czy to jest temat tabu i czy to powinien być temat tabu, odpowiada pani Emilia Bąk. Ja myślę, że jest to temat tabu, ale że powinniśmy jako społeczeństwo jednak z tym walczyć, ponieważ jest równouprawnienie, każdy człowiek ma takie samo prawa, więc myślę, że powinniśmy być tolerancyjni i akceptować jednak to, jakie kto ma poglądy i upodobania. No właśnie, pytanie do pana Kamila. Czy powinniśmy z tym walczyć, jak powiedziała pani Emilia? I czy też zostawiam to pytanie o to tabu, czy to nadal jest tabu? I o tę walkę jeszcze dokładam pytanie do pana Kamila. Ciężko powiedzieć, czy to jest temat tabu, ponieważ no, rzeczywiście w niektórych środowiskach ten temat jest przemilczany, ale w niektórych z kolei no, jego uczestnicy potrafią zawierać bardzo skrajne stanowiska, to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc ciężko tak jednoznacznie ocenić. No i czy należy z tym walczyć? To moim zdaniem zależy właśnie od tego, jak społeczeństwo będzie się adoptować do właśnie tego rodzaju pomysłów, idei. I moim zdaniem nic na siłę, no bo cóż, że będziemy głośno o tym temacie mówić, jeżeli to będzie tylko wzbudzać negatywne emocje wśród społeczeństwa i tak naprawdę do żadnego kompromisu nie dojdziemy. Więc moim zdaniem nie do końca. Dziękuję panu Kamilowi. Panie Patryku, nic na siłę, czy powinniśmy na ten temat rozmawiać? Czy warto na ten temat rozmawiać? Jaka jest pana opinia na ten temat? Oczywiście, że powinniśmy rozmawiać. Tylko poprzez rozmowę można dojść do sytuacji, w której większość społeczeństwa będzie bardziej przychylna tej adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ponieważ część przeciwników może po prostu być w niewiedzy. Nie wiedzieć, z czym wiąże się adopcja dzieci przez pary homoseksualne, a co za tym idzie, może po prostu się tego bać. I właśnie poprzez rozmowę, poprzez debatę jak najwięcej i poświęcanie temu zagadnieniu coraz większego czasu, możemy dojść do sytuacji, kiedy ten temat będzie coraz bardziej swobodnie wprowadzany w debatę publiczną. Dzięki temu on sam będzie mniej kontrowersyjny i bardziej powszechny. Dzięki temu może w końcu pary homoseksualne doczekają się swoich praw. Panie Karolu, czy temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne może stać się tematem powszechnym, jak pan myśli? Myślę, że w naszym kraju będzie to bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ nasz kraj jest krajem tradycjonalistycznym. No i widać, że u wielu ludzi wzbudza to oburzenie. Jesteśmy podzieleni na zwolenników tego typu tematu i przeciwników. No i widać to także po zachowaniach politycznych. Politycy w dużej Panie mierze Karolu, nie wejdę popierają. W słowo o polityce. Jeszcze na chwilę ją odłożymy. Przejdziemy do tematu polityki i polityków i jej ewentualnie grania tym tematem. Natomiast to jeszcze sobie zostawmy. Tak. No, myślę, że w Polsce będzie to bardzo trudne do zrealizowania, tak jak już mówiłem.
No i czy w ciągu najbliższych lat byłoby to możliwe w Polsce? No myślę, że jednak nie. Musiałoby dojść do szerokiej zmiany pokoleniowej. Na ten wpływ ma również nasza religia i nasze wyznanie. Jesteśmy w większości wyznania rzymskokatolickiego, a jak wiadomo, Kościół nie popiera w ogóle związków partnerskich, a tym bardziej adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dziękuję. Szanowni Państwo, no to przejdźmy do konkretnego pytania. Dlaczego powinniśmy się zastanowić, albo dlaczego powinniśmy umożliwić taką adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Pani Emilia? Ja uważam, że powinniśmy to umożliwić, ponieważ dla wielu dzieci przybywających na przykład w domu dziecka jest to szansa duża na, no wbrew pozorom, normalne życie, wychowanie przez osoby, które będą to dziecko kochały, ponieważ adopcja to jest długi proces. Rodzice, osoby starające się o adopcję są poddawane wielu badaniom, są sprawdzane pod każdym kątem. Więc myślę, że patrzenie na to przez pryzmat tego, że wychowanie takiego dziecka przez parę jednopłciową będzie jakimś problemem, czy że ono będzie w jakiś sposób skrzywdzone, jest bardzo mylące. I myślę, że jest to po prostu jedynie dobra opcja dla tych dzieci, które są w jakiś sposób pokrzywdzone przez przebywanie w domu dziecka, czy nawet w rodzinach patologicznych. Panie Kamilu, poproszę o odniesienie się do słów pani Emilii Bąk. To jest dobra opcja, dobra alternatywa, lepsza adopcja przez pary homoseksualne, aniżeli dom dziecka? Powinniśmy tak stawiać sprawę, pana zdaniem? Ciężko jednoznacznie ocenić, natomiast warto wziąć pod uwagę to, że takie dzieci właśnie wychowywane przez pary homoseksualne mogą się spotkać z dużym ostracyzmem ze strony społeczeństwa, z napiętnowaniem ze strony chociażby rówieśników ze szkoły. A jak wiadomo, no może się to przyczynić chociażby do większych zachowań przemocowych czy do skłonności samobójczych. I pytanie, czy w takim razie taki scenariusz byłby zdecydowanie lepszy dla dziecka? No tutaj stawiałbym znak zapytania. Pani Emilia przekonywała... Proszę, proszę. Ja chciałam dodać, że jeżeli chodzi tutaj o napiętnowanie przez rówieśników, to że może to wynikać z tego, że dzieci nie są uczone tolerancji. Wbrew pozorom dzieci w takie, szczególnie w podstawówce, zazwyczaj nabijają się ze swoich kolegów lub nawet dorosłych ludzi, kiedy są oni niepełnosprawni, kiedy są otyli, noszą okulary. Myślę, że niejednokrotnie ktoś z nas się z tym spotykał, więc myślę, że kwestia napiętnowania takich dzieci leży tutaj problem tylko w kwestii tego, żeby nauczyć po prostu takie dzieci tolerancji i to od najmłodszych lat. Dziękuję. Pani... No tak, ale zauważ też, że no jakby akceptacja przykładowo dzieci, które noszą okulary, jest większa niż te, które powiedzmy pochodziłyby z rodzin homoseksualnych. Tak, no i to jest moje pytanie, czy te tolerancje możemy tak szeroko rozumieć, czy tu trzeba jakoś to rozróżnić, panie Kamilu? No zdecydowanie, no. Czym innym jest, prawda, akceptowanie tego, że ktoś jeździ na wózku, no to powiedzmy jest społeczeństwo do tego przyzwyczajone. Z kolei no to, że ktoś, jeżeli by się na przykład dowiedział, że pochodzi z rodziny homoseksualnej, no to tutaj mogłaby plotka powiedzmy pójść po szkole, no i wtedy no byłoby nieciekawie dla właśnie tego dziecka, więc... A gdyby się tutaj... dowiedział ktoś, że na przykład jest w domu dziecka i by zaczęły padać pytania, a dlaczego ty nie masz rodziców, co oni cię nie kochają, no to myślę, że to jest podobna sytuacja, jeżeli już chodzi o kwestie wyśmiewania się czy wypytywania o dziwne rzeczy. Panie Emilio, mam prośbę i też do wszystkich Państwa, żeby dać skończyć daną myśl danemu rozmówcy. Ja teraz oddałbym głos panu Patrykowi. Czy ta tolerancja jedno ma imię, czy nie jedno ma imię i czy powinna mieć jedno, czy nie jedno imię? Jak pan na to patrzy? Jeszcze chciałbym się odnieść do słów Kamila, jeśli chodzi o napiętnowywanie dzieci par homoseksualnych. Kto jest właściwie problemem? Czy to są te właśnie te pary homoseksualne i ich dzieci, czy właśnie te osoby? Adopcja dzieci przez pary homoseksualne ma im służyć, mają w końcu mieć normalną rodzinę, a jeśli osoby z zewnątrz, z ich okręgu nie są w stanie tego zaakceptować, to właśnie oni są problemem, a nie te dzieci. A jeśli chodzi o tolerancję, to tolerancja powinna być jedna. I nie powinno być jakichś
jakby to nazwać, segmentów, że po prostu ktoś toleruje trochę, ktoś toleruje coś innego. Tolerancja jest jedna, powinna być zawsze dla każdego. Dziękuję. Jakie są, szanowni państwo, zagrożenia? Słowem, dlaczego nie powinniśmy zgadzać się na taką adopcję? To mam pytanie, które kieruję do pani Aleksandry. Tak, przysłuchuję się temu, co mówią moi przedmówcy i z częścią z nich nie mogę się zgodzić, ponieważ o ile mogę potwierdzić fakt, iż tolerancja faktycznie powinna być jedna, i powinniśmy tolerować każdego człowieka też w myśl religii chrześcijańskiej i państwa katolickiego, to rzeczywiście nie do końca powinniśmy tolerować adopcję przez pary homoseksualne. A dlaczego? Między innymi dlatego, że patrząc na badania NBSR, które we swoich wskaźnikach jasno tłumaczą, co jest nie tak. Między innymi przywiązanie do biologicznej matki rzeczywiście jest większe w rodzinach nienaruszonych biologicznie, aniżeli w rodzinach, które nie mają ojca i matki. Tak samo dzieje się w przypadku przywiązania do biologicznego ojca. 3,87% w porównaniu do 3,16 i 3,43% w rodzinach naruszonych biologicznie. Ale też takim drugim, który mnie mocno zatrważa wskaźnikiem, jest wskaźnik depresji CSD. Pokazuje on, że dzieci są w stanie mniej popadać w depresję w rodzinach, które wychowują się z ojcem i matką, które mają przykład zachowania zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej. W rodzinach naruszonych biologicznie ten wskaźnik depresji, a co za tym idzie także samobójstw, o których tu już była mowa, jest większy. Dziękuję. Panie Emilio, dane, liczby, statystyki od pani Aleksandry, co pani na nie? Ja uważam, że należy też spojrzeć pod tym kątem, że depresji popadają również dzieci, które nie mają szansy żyć w normalnych rodzinach, czyli tak jak już wspominałam, w rodzinach patologicznych czy przebywających w domu dziecka, bo myślę, że to też ma na nie zły wpływ, na to, że nie rozwijają się z rodzicami, nie mają miłości, nie doświadczają miłości rodzicielskiej. Więc myślę, że należy na to spojrzeć także pod tym kątem i pod takim, że jednak nawet wychowując się w rodzinie jednopłciowej mają chociaż namiastkę tego, chociaż myślę, że w większości przypadków dużą szansę na to, żeby zaznać tej miłości. Nie wiem, czy moim zdaniem nie jest to problemem, że są to na przykład dwie kobiety czy dwóch mężczyzn, jeżeli potrafią temu dziecku dać to, czego do tej pory nie miało szansy doświadczyć i żeby jego życie stało się dzięki temu lepsze. Więc myślę, że statystyki odnośnie samobójstw i depresji należy także porównać pod kontekstem tego, jak zachowują się dzieci, które nie mają w ogóle rodziców i które w ogóle nie wychowują się w kochającej rodzinie, a nie tylko pod kontekstem tego, jakie są statystyki odnośnie rodzin jednopłciowych. Pani Emilia, konsekwentna, lepsi rodzice, nawet jednopłciowi, aniżeli dom dziecka. Co na to pan Karol, jeszcze też w świetle tego, co wcześniej pani Aleksandra mówiła, proszę powiedzieć. No ja tutaj popieram Olę i myślę, że należy rozważyć wszelkie za i przeciw. I kluczową rzeczą jest dla mnie to, że dzieci potrzebują ojca i matki. Matki, prawdziwej matki, która da im uczucia. Ojca, który da poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Mamy dają zawsze bliskość. Powołam się też również na badania psychiatra Ricka Finbogasona, który w artykule właśnie potwierdził, że dzieci par homoseksualnych mają właśnie częste problemy z bliskością. Również mogę powiedzieć, że charakterystyczną cechą związków homoseksualnych jest właśnie rozwiązłość. Takie osoby częściej się rozwodzą niż
heteroseksualiści według badań, które przytaczam. No i myślę, że jest to sprawa, którą należy bardzo dogłębnie rozważyć i się nad nią zastanowić. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze dodać tutaj do pani Emilii, która odpowiedziała znacząco na moje badania. Chciałam dodać, że no patrzmy na to, że rodziny w jakiś sposób naruszono biologicznie, czy to będą dwie matki, czy dwóch ojców, no my jako ludzie nie jesteśmy w stanie stać się nagle drugą płcią. Dziecko musi mieć do odpowiedniego wychowania i ojca, i matkę. Kobieta nie jest w stanie nagle w jakiś sposób mieć pierwiastek męski, żeby móc go przekazać i nauczyć w jakiś sposób, taki sposób patrzenia na świat dziecko, a znów mężczyzna nie jest w stanie spojrzeć na świat tak jak kobieta. I żeby dziecko prawidłowo się rozwijało, musi mieć możliwość patrzeć z punktu widzenia męskiego i żeńskiego. Musi to połączyć, bo jednak te dwie rzeczy się uzupełniają, a jedna płeć nie jest w stanie tego ofiarować dziecku. To jeszcze poproszę pana Patryka. Jedna płeć nie jest w stanie być dobrym rodzicem, czyli dwóch tatów, dwie mamy nie są w stanie stworzyć takiej rodziny jak rodzina heteroseksualna, jak pan na to patrzy? Są w stanie stworzyć dobrą rodzinę. Niezależnie od badań wynika, że dzieci, które wychowały się w rodzinach jednopłciowych, właśnie z dwoma matkami bądź dwoma ojcami, nie mają żadnych problemów w życiu, ani w nauce, ani po prostu w życiu społecznym. A co za tym idzie, to wychowanie dzieci przez te pary nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji większych, ponieważ to są po prostu dzieci takie same jak te pary heteroseksualnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, zmienimy teraz delikatnie temat. On się już pojawił na samym początku, sygnalizował go pan Karol, mianowicie polityka gdzieś tam nam się wkrada i pewnie by się wkradała w temacie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy to może być paliwo dla polskich polityków, dla polskiej sceny politycznej? Czy ktoś tą chęcią bądź niechęcią będzie chciał grać na polskiej scenie politycznej? Ile można tym ugrać? Bardzo proszę, żeby głos na ten temat zabrał pan Kamil. Tak, zdecydowanie może być to paliwo, zarówno dla polityków z prawej, jak i z lewej strony. Możemy nawet zauważyć, że osoby, które jeszcze kilka lat temu no, miały dosyć neutralny stosunek do tego, teraz potrafią o wiele bardziej radykalne stanowiska zajmować. No, niewątpliwie służy to budowaniu swojego kapitału politycznego, no, ale przy okazji też no, dzieli to dosyć mocno społeczeństwo, także no, zdecydowanie jest to, można powiedzieć, taka zapałka rzucona na suchą trawę, że generalnie wzbudza to dosyć ogromne emocje społeczne. No i czy to generalnie służy budowaniu takiej więzi narodowej? No raczej nie. Panie Emilio, warto o tym mówić? Czy politycy będą mieli zbyt dużo do stracenia, mówiąc na ten temat, czy to z mównicy sejmowej, czy w ogóle w przestrzeni publicznej? Ja myślę, że jak najbardziej warto o tym mówić, żeby jednak społeczeństwo oswoić i przekonać do tego tematu. Jednak uważam podobnie jak Kamil, że politycy niestety mogą wykorzystywać to właśnie w takich celach, żeby po prostu wzbudzić emocje, wzbudzić zainteresowanie swoją osobą i myślę, że często mogą nie brać pod uwagę tutaj tego, żeby działać na korzyść społeczeństwa, jednak jedynie na swoją, na to, żeby właśnie coś ugrać na scenie politycznej i osiągnąć jakiś swój zamierzony cel. Dziękuję panie Karolu. Zgoda ze słowami pani Emilii, bo zaczęliście się państwo pierwszy raz ze sobą zgadzać, także ci będący po przeciwnych stronach. Jak pan na to patrzy, panie Karolu? No tak, myślę, że politycy wypowiadają się w tym kierunku, ale to wszystko idzie w jedną stronę, ponieważ w Polsce oni wypowiadają się jednostronnie, nie mogą zbytnio tego poprzeć. Są często przeciwko. Widać to było podczas wyborów prezydenckich, kiedy to Andrzej Duda był przeciwko, również Rafał Trzaskowski. Można było wywnioskować, że no, może się delikatnie waha, ale jednak powiedział stanowczo, że jest temu przeciwko. I politycy idą
politycy muszą o tym mówić, bo jest to bardzo trudny temat i ciężki w naszym państwie, ale no, nie mogą podejmować ryzykownych kroków. No właśnie, no pytanie, czy muszą mówić, to też pytanie do pani Aleksandry. I czy to jest temat na dziś, czy to jest perspektywa przyszłości, to nawet takiej kilkunastoletniej, żeby to w ogóle gdzieś zaczęło wybrzmiewać w takiej poważnej debacie, dyskusji publicznej? Świat się zmienia, świat idzie do przodu i to jest jakby stała prawda, my wciąż się rozwijamy. Lecz pewne dziedziny i pewne rzeczy, one pozostają w miejscu. Między innymi chodzi tu o uczucia. Choć mamy teraz coraz stanowsze technologie i stajemy się coraz też bardziej wyizolowani, ponieważ jesteśmy zamknięci przed komputerami, przed telefonami, to nasze uczucia, nasze pragnienia i potrzeby także, co za tym idzie, one się nie zmieniają. My wciąż pragniemy i potrzebujemy miłości. Jestem w stanie nawet powiedzieć i zawahać się, użyć takiego stwierdzenia, że teraz tej miłości potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy bliskości osób. I o ile każdy człowiek może dać nam bliskość, bo bliskość może nam otrzymać nawet od przyjaciół, to jednak ta bliskość rodzicielska, dwupłciowa, jest niezastąpiona, o czym mówiłam wcześniej. Dlatego temat, czy to o tym mówić i kiedy o tym mówić, mówić zawsze warto i ja jakby z tym w 100% za tym obcuję, ale jednak warto pokazywać liczby, warto pokazywać dane, które mówią w jasny i klarowny sposób, jak jest. To, że osoby wychowywane w rodzinach nienaruszonych biologicznie mają też mniejsze skłonności do zdrad, do romansów, ale także do zdrad przyjaciół, do trzymania się tych jednych bliskich nam osób. Więc warto mówić, na przestrzeni lat raczej nasze uczucia się nie zmienią, nie staniemy się mniej empatyczni, wręcz bardziej będziemy potrzebowali tej empatii od drugiego człowieka, będziemy bardziej potrzebowali miłości. Dlatego myślę, że warto skupić się na tych liczbach, danych i myślę, że warto spytać się samych zainteresowanych dzieci, czy chciałyby być wychowywane w związkach jednopłciowych czy dwu i dlaczego. Myślę, że bo to o nie chodzi, a nie o nas tak naprawdę. Miłośniczka liczb, matematyki i statystyki, pani Aleksandra, jako przedostatni głos w tej sprawie, bo ostatni raz chciałbym, żeby się wypowiedział, albo przedostatni, bo pani Emilia chce skontrować, to jeszcze pan Patryk, chciałbym do pana jeszcze słówko i pytanie, czy to jest temat na dziś, czy na jutro, a jeżeli na jutro, to na jak odległe jutro, jaka to jest perspektywa pana zdaniem w przestrzeni publicznej polskiej? Odnoszę wrażenie, że na ten moment ten temat nie jest jakoś bardzo popularny, ponieważ jest w cieniu ogólnie pojętych związków homoseksualnych i dopóki te związki nie zostaną zalegalizowane bądź przynajmniej zliberalizowane bardziej, to jednak temat adopcji będzie trochę w cieniu. A jeśli chodzi o to, kiedy ten temat w końcu będzie bardziej powszechny, to myślę, że to jest kwestia kilkunastu lat, ponieważ młodzi ludzie obecnie są bardziej przychylni temu. Polska jest krajem bardzo konserwatywnym. To głównie ludzie może w średnim bądź starszym wieku, a ci młodzi ludzie właśnie nie. Dlatego myślę, że kiedy ci młodsi ludzie dojdą właśnie do wieku dorosłości, to ten temat będzie wciąż będzie kontrowersyjny. Jednak myślę, że ta szala ciężaru sprzeciw przejdzie na za. I myślę, że częściej będzie się mówiło właśnie o tym, żeby to w końcu wprowadzić, a nie żeby to zamieść pod dywan i się temu sprzeciwiać. Ostatnie zdanie lub dwa, ale krótkie od pani Emilii. Bardzo proszę. Ja chciałam się odnieść do tego, co Ola powtarza, że dzieci powinny być wychowywane w związkach, w których jest ojciec i matka, ponieważ potrzebują wychowania od obojga rodziców i że związki jednopartnerskie przez to są złe. A co w takim razie z osobami, które samotnie wychowują dzieci, gdzie jest tylko ojciec albo tylko matka? Czy to oznacza, że w takiej sytuacji te dzieci też są pokrzywdzone i tak samo jak te dzieci ze związków jednopłciowych również będą miały w jakiś sposób
nie wiem, spaczone czy jakoś skrzywdzone przez to, że również nie otrzymują miłości od tej drugiej osoby, ale rodzic jest jeden, nie ma partnera tej samej płci, czyli to znaczy mniejsze zło dla tego dziecka? To pytanie pozostawimy, panie Emilio, szanowni państwo, bez odpowiedzi. Będzie to być może temat do kolejnej naszej debaty. Za dzisiejszą bardzo dziękuję. Dużo różnic zdań, ale też zgód na pewnych polach, zwłaszcza tych politycznych. Dziękuję. Byli z nami Emilia Bąk, Patryk Wiśniewski, to tak zwani zwolennicy tejże adopcji i przeciwnicy, pani Aleksandra Betka, Karol Warchoł i pan Kamil Grycan. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. To tyle w dzisiejszej debacie uniwersyteckiej. Marcin Krzywicki, kłaniam się i dziękuję. I zapraszam na kolejny odcinek naszego programu, a tematem będzie kształcenie zdalne w dobie pandemii koronawirusa. To wszystko dziś. Dziękuję za uwagę.